Cześć, witajcie na kanale Daniel w Dublinie. Dzisiaj vlogmas, vlogmas, dzień piąty. Dzisiaj środa, a ja jeszcze... Zaczyna się. Jest rano, to jest 8:40. Byłem o 8 rano na spotkaniu w pracy, bo oczywiście poranne spotkania to jest my favor. Więc pojechałem na to spotkanie, trwało krótko, szybko i nie na temat właściwie, takie zawracanie głowy, no ale okej. Teraz stwierdziłem, że chyba muszę zrobić zakupy, bo kurczę, mać, nic nie mam do jedzenia w domu, a z drugiej strony nie chcę jechać na zakupy, jeżeli jestem głodny, bo zaczynam kupować jakieś rzeczy, które w ogóle nie potrzebuję, ani nie chcę ich jeść, ani nic. I tak sobie pomyślałem, że najpierw pójdę, zjem jakieś śniadanie, a potem będę się zastanawiał, co tu zrobić. Gdzie jakie zakupy i tak dalej. Wydaje mi się, że kupię po prostu jakieś warzywa i zrobię na parze, ale to będziemy myśleć później. Na razie idę coś zjeść. Pada okropna pogoda i zimno, ale dobra, jakoś przeżyję. Więc idziemy coś zjeść, potem szybkie zakupy, a później pokażę wam, co kupiłem w Zoo Dublińskim, jak byłem na Festiwalu Światła w poniedziałek. To będzie, myślę, bardzo, bardzo fajne. Nie ma tego wiele, ale bardzo ciekawe, oryginalne rzeczy. Ja już po śniadaniu. Jak śniadanie w Bray, to tylko Mason Molly, no chyba że McDonald's. Ale Mason Molly have najlepsze jedzenie, absolutnie śniadania są fenomenalne. I w ogóle poszedłem z innym planem, ale się później okazało w trakcie. Jak zobaczyłem w sąsiednim stoliku naleśniki, to też wziąłem naleśniki, po prostu pełne bananów, berry i truskawek i były fenomenalne. Po prostu zjadłem z łakomstwa, nie z potrzeby, było przepyszne. A teraz wracam do domu. Ja już jestem w domu. Byłem jeszcze na szybkich zakupach. Przyjadłem się na leśniku, były przepyszne. Ta opcja jest bez glutenu, bez jajek, wegańska. Takie, czujecie, że takie spączy, bo to był chyba millet i buchwit albo coś takiego. Bardzo takie nabite, nietypowe, mięciutkie, płótne naleśniki. Tu są moje zakupy z Dublin Zoo. Ale czekajcie, pokażę wam, co gotuję, bo mam nastawione warzywa do parowaru, ale chyba muszę go wyłączyć, bo za głośno szumi. Jak widzieliście, kupiłem banany, awokado, ziemniaki, marchewkę, brukselkę, ogólnie rzeczy na mój obiad. To będzie na jedzenie na 3 dni, właśnie się paruje ładnie. Natomiast teraz zabieram się za pokazanie wam rzeczy, które sobie kupiłem w Dublin Zoo na Light Festival w poniedziałek. Jak mnie oglądacie, to wiecie, że tam byłem i jak tam było niesamowicie pięknie. Nie wiem, czy mnie widać, chyba powinno mnie chwycić. Więc pokażę wam, co kupiłem. A, jeszcze zanim, wiecie co? Byłem w sklepie Wszystko za euro 50 i kupiłem taką śmieszną koszulkę. Będę ją mieć po domu, bo ona jest wielka, szeroka, luźna. Była chyba ostatnia i była za 3 euro. I kupiłem ją, żeby mieć taki
Christmas gadżet. Wielka, długa, szeroka. I'm sexy and I know it. Okej, okay. Czy mnie widać? Chyba mnie widać, tak mi się wydaje. Nie widzę, nie mam podglądu, dlatego tak próbuję. Słuchajcie, jak oglądacie mnie na Instagramie, na Facebooku, to widzieliście już zdjęcia z Light Festival, było przepięknie, było, wydaje mi się, że nawet lepiej niż w zeszłym roku. Absolutnie przepięknie. Byłem zachwycony, było wściekle zimno, ale było warto. I powiem wam, co kupiłem w Dublin Zoo. Oczywiście, jak zwykle, tradycyjnie, mam magnes, bo jak wiecie, albo jak już oglądacie, zdążyliście się zorientować, zbieram magnesy, mam ich bardzo, bardzo dużo. Nie mam lodówki, ale trzymam je w box, więc to są takie najszybsze, najfajniejsze pamiątki, bo małe i zgrabne. Następną rzeczą kupiłem sobie taki gingerbread house, tak to wygląda. Bo na środku całego zoo był market i na tym markecie sprzedawali różne rzeczy, rękodzieła świąteczne, niekoniecznie świąteczne rzeczy, głównie jakieś rękodzieło. I bardzo mi się to spodobało, bo to taka fajna dekoracja świąteczna. On wprawdzie, jak się świecił w nocy, to był piękny. Jak go kupiłem i wziąłem do ręki, to taki wygląda taki chip, bo to taki papierowy. Natomiast jak się zapali światło, to on jest po prostu przepiękny. Pięknie sobie świeci i jest po prostu cudowny. Bardzo mi się spodobał i stwierdziłem, że będę mieć kolejną ozdobę, kolejną dekorację. Bo takie dekoracje właśnie kupuję, ozdoby skądś tam, które leżą sobie potem latami w boksach, zapakowane w pudełka, zabezpieczone. I jak przychodzą na przykład święta, to wyciągam, mówię, a to kupiłem na Light Festival tam w którymś tam roku, albo a to mam skądś, to mam stamtąd. I to jest fajnie, że to może się kupy nie trzyma ogólnie, ale to są pamiątki z różnych miejsc, kupione po coś tam i później przywołują jakieś konkretne wspomnienia. A teraz wam pokażę najlepszą rzecz. Wśród tych ludzi, którzy robili rękodzieło, to była pani, która malowała bombki i ona malowała te bombki od środka pędzlem. Widzicie, ja akurat bombki nie chciałem, bo tak nie za bardzo miałem co z tą bombką zrobić, ale kupiłem sobie na szczęście taki wisiorek. Ja mam plan, żeby zawiesić go w samochodzie, no ale to jeszcze zobaczymy. No w każdym razie wygląda on tak, zobaczcie. To jest wszystko ręcznie pomalowane w środku. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Tutaj, w kwiaty. A co jest najlepsze? Można było sobie dać swoje imię. Ja sobie właśnie to imię tutaj dałem. Widzicie? Ona to otworzyła, tutaj wyciągnęła. Wzięła pędzelek, przetarła i wypisała moje imię w środku. Nie wiem, czy to widać, ale na Instagramie porobię zdjęcie, to wam pokażę. Więc mam specjalny wisiorek z moim imieniem na tym. Wydaje mi się, że to jest coś naprawdę niesamowitego i kolejna niesamowita pamiątka. W zeszłym roku kupiłem chyba kafelek ręcznie malowany. Też przepiękny, gdzieś tam siedzi w mojej kolekcji. W pudłach opakowany. Natomiast to są moje pamiątki z dublińskiego zoo i z Light Festival, który był absolutnie piękne, jak mieszkacie w Dublinie, idźcie, bo naprawdę warto. Ojejku, słuchajcie, ja kończę, bo muszę lecieć do pracy. Tam jeszcze godzina, muszę spakować jedzenie, podzielić na kontenery, ostudzić, zapakować do lodówki. Muszę się przebrać, wykąpać i lecę do pracy na czwartą. I tak jestem dzisiaj do nocy, więc tak mi dzień dzisiaj zejdzie. Dziękuję wam za spędzenie vlogmasu numer 5 ze mną. I widzimy się jutro. Taka pogoda kiepska, myślałem, że was gdzieś zabiorę jutro, ale jak was nie zabiorę, to wam po prostu pokażę troszkę Dublina, bo zrobiłem dosyć sporo materiału, za dużo na jeden raz, a myślę, że tak, żeby pokazać wam takie 5-minutowe urywki z Dublina, to będzie idealne, żeby obejrzeć. Na dzisiaj tyle, pozdrawiam was bardzo serdecznie, pa pa, Merry Christmas i do zobaczenia jutro w Vlogmasie 6. Thank you.